Witam Was na kanale Doszkalanie Warszawa. Zbliżam się właśnie do miejsca egzaminowania odlewnicza. Za chwilę rozpoczynam kolejne jazdy doszkalające. Warunki bardzo trudne. Pierwszy śnieg w sezonie 2021. Zobaczymy, jak kursantka sobie poradzi na dzisiejszych jazdach. Miłego oglądania. Mogę już zapinać pasy? Chyba tak, ale mi się pogoda dzisiaj trafiła. Włączmy sobie światła mijania od razu. Ale nie, pasy zapinamy swoją drogą. Jeszcze musimy pan wytłumaczyć z tymi wycieraczkami, bo już chciałabym to widzieć powoli. Światło mijania. Do końca. Dwie zielone kontrolki muszą się pojawić. Jest dobrze. Bo te to będą jakie w takim pozycyjne razie? A do jazdy dziennej? Na zero. A długie? Odpychamy bajkę od siebie. Okej, okay, dobra. A wycieraczkę teraz, jakbym sama chciał ustawić, to bajką góra-dół, tak? Czy ty tym. Nie, im szybciej, tym wyżej. W tej chwili jesteśmy na pozycji pierwszej, więc jest w miarę możliwości najwolniej. A to jest do tyłu? A to jest tylna wycieraczka. I teraz nie jest włączona? Nie jest. To zostawić ją włączoną? Wyłączmy sobie, bo i tak co jakiś czas się sama włączy. Okej, okay. Włączyłem samochód. Na pytania mam odpowiedziane, wszystko wiem. Dobrze. Jeżeli jest taka pogoda, byle jaka, dobrze jest też włączyć sobie od razu podgrzewanie szyby tylnej i lusterek bocznych. A, okej. Okay. No wiedziałam, że jest taki patent. Fajnie, przydatny. Jechać? Jechać. Dlaczego mogą tak skrzypieć? W tej chwili to chyba ze starości już. Guma jest po prostu twarda już. Jest, Sąsiu. Masakra. Jak ja jechałem, to troszkę mnie tu widziałem, czego używałem, ale już tak czułem, że coś będzie nie tak. I będę musiał dzisiaj podjechać do sklepu. Nie wiem, czy ten przejazd kolejowy to jest czynny tutaj? No chyba i tak trzeba przy tym zwolnić, czynny, nie? Od kiedy pamiętam. Natomiast głowa lewo, prawo. Zdejmujemy nogę z gazu i kontynuujemy jazdę. Okay. A filmik obejrzałam, dałam łapkę w górę. Tak? A to dobrze. To jedziemy do światła, na światło będę chciał pojechać w lewo. Dobrze. My dzisiaj się nawialiśmy na godzinę, półtorej, czy się na godzinę, na godzinę. Bardzo dobrze. I jedziemy w lewo. Już tutaj zmienić pas? Za chwilkę, jeszcze nie. Bo nic nie widzę na tej jezdni. Za bardzo uciekamy do prawej strony. Tutaj jest linia ciągła, po której my jedziemy w tej chwili po ścieżce rowerowej. O tak. Jedziemy. I tutaj dopiero widać pomału zarys linii. Troszkę pomału złapię na kierownicę. Widać? Więc warunki są trudne, natomiast no też trzeba dostosować się do tych warunków. Tutaj dalej stanę tak, jak on nie będzie stanąć. Nic nie widzę. No, przede wszystkim tak, żeby widzieć sygnalizator. Widzę sygnalizator. Jak się tak dobrze przyjrzymy, to ja tutaj widzę tu linię zatrzymania, no ale powiedzmy, że... Jedziemy do światła, które widać w oddali. Na tym światło chciałbym pojechać w lewo. Zmieńmy sobie pas, nie ma na co czekać.
Tym bardziej, że z tyłu nikogo nie ma. A tu jest to straszne miejsce. Muszę się tu zatrzymać. Muszę zwolnić. Patrzymy w lusterko, głowa w prawo. Oglądamy się. Można jechać, czy nie można? Są samochody z prawej strony. Ale są na pasie obok nas, a nie z góry, gdzie nie zjeżdżają. Można jechać. Te dwa pasy skręcają tak naprawdę, więc można było też spokojnie z prawego pojechać. Ja oglądałam ten film z tym chłopakiem, co pan jechał, jakoś tak strasznie pomstował. Okropne jest to miejsce. Właśnie mówię, czy będziemy na tym miejscu. Ale nie, no chłopak sobie poradził na tym filmie, fajnie. On sobie poradził, w ogóle myślę, że on nie najgorzej jeździ. Zdał. Ale tak właśnie oglądałam ten film, mówię, Boże, co za jakieś głupie miejsce, faktycznie. Ale jest pogoda. Ale opony chyba ma pan zmienione, bo nic nie śliskam, wszystko jest dobrze. Tak, opony mamy zimowe. No jeszcze miałabym dodatkową atrakcję, jakby opony były niezmienione. No nie, no. Po drugiej godzinie jazdy doszkalającej Magda poszła, zdała prawo jazdy, bo się tak nauczyła. Dobrze, skręcimy sobie w prawo na skrzyżowaniu. Ejku, no zwariuję z tymi wycieraczkami zaraz. Niech pan nie słucha, ja tego nie słyszę. I wjeżdżamy w lewo na parking. Będziemy parkowali w pierwszym miejscu parkingowym za ogrodzeniem. Za ogrodzeniem, dobrze. Gdyby nie to, że nie jesteśmy w pierwszym miejscu parkingowym, tylko z 1,5 metra od krawężnika. To jest 1,5 metra? Jestem typową kobietą, zero poczucia odległości. Otwieram drzwi. O kuźwa, faktycznie. Myślę, że nawet więcej jak 1,5. A mnie się wydawało, że tak ładnie zaparkowałam. Znaczy tak, wjechaliśmy, jest prostopadle, wyprostowane są koła, wyszło nieźle. Ale gdyby było bliżej prawej strony, czyli w tym wyznaczonym miejscu, byłoby zupełnie idealnie. A, okej. A tak jest po prostu dobrze z plusem. Dobrze, kontynuujemy kierunek jazdy. Mi ta szyba z tyłu parowała. Teraz zaparkujemy, po lewej stronie stoi niebieski samochód, za nim stoi taki srebrny podwyższany. Dobra. Za tym srebrnym w lewo, poproszę. Ciężkie. Jest ok, bardzo fajnie. Kontynuujemy kierunek jazdy. Jeżeli nie widzę, to podjeżdżam. Po te 15-20 cm. Już skręcam. Jeżeli widzimy, że przód nie będzie kolidował z autem obok nas, to jak najbardziej skręcać. Ale zgas. Sprzęgło za wysoko było podniesione. Co to znaczy za wysoko? Za bardzo wciśnięte czy za bardzo puszczone? A za bardzo podniesione to jak możemy to rozumieć? No, że nogę mam wysoko. O, to było za bardzo puszczam, czyli za bardzo podnoszę do góry. Aha, okej. Rzut oka po lusterkach? Tak. Śnieg się ugniata pod oponami. No właśnie. Jest taki efekt skrzypienia. Nie wiedziałam, że to jest. Sporo tego śniegu, nie spodziewałem się, że... Dużo, prawda? Zaparkujemy teraz po lewej stronie, za tym ostatnim autem ciemnym, które stoi przodem do ulicy. Sorry. No, gdyby nie ta końcóweczka, byłoby całkiem nieźle.
będziemy teraz zawracali. Pamiętajmy o tym samochodzie po lewej stronie, żeby za wcześnie nie zacząć kręcić, dobrze? A, dobrze. Czyli wyjeżdżam na prosto. Ale z tyłu mam ten samochód, który... Ale dobrze, jedziemy, spokojnie. Zobaczymy zaraz, co się wydarzy. Jeszcze odrobinę i zaraz będziemy kręcili. Kręcić? Kręcić. I powoluteńku sobie zatyłujeczkę. Jaka tam odległość z tyłu jest jeszcze? Jest ok w miarę, ale nie za dużo chyba miejsca, tak na moje wyczucie. Wystarczy. Mamy włączone czujniki parkowania, nawet nie zdążyły jeszcze pisnąć, więc oznacza to, że ta odległość jeszcze jest bezpieczna. Aha. Czyli wyczucie na oko, gdyby wystarczyło w tym przypadku. Ale mocno w lewo, jak już kręcimy, no to do końca. Tylko tak, żeby kierownicy nie wyrwać. Parkujemy za srebrnym w prawo. A nie, tam dalej, nie, za szarym. Za szarym, wysokim? Nie, parkujemy w prawo. Parkujemy w prawo za szarym, przed srebrnym tutaj. I pamiętamy o prostowaniu kół, ale z gaz, odpalamy. Jak nam zgasł samochód, nie trzeba kluczyka cofać do tyłu, tylko od razu kręcimy do przodu z powrotem. Aha. Nie wjeżdżaj. Teraz mam proste koło. No dobra, chyba jest ok. Jedziemy dalej. Jeszcze do przodu? Nie, kontynuujemy, wyjeżdżamy. Czyli w tamtą stronę jadę? Kontynuujemy, dobrze. Prosto, wyjedź na prosto. Jest pani moją pierwszą kursantką w takich warunkach, w tym sezonie. W tym sezonie? W sezonie 2021. Bo jeszcze po takim śniegu nie jeździłem. W tym sezonie. Ja w ogóle nie sądziłam, że śnieg będziemy mieli w Warszawie, zważywszy na to, jaka była zeszłoroczna zima. Jedziemy do skrzyżowania, skręcimy w lewo. No to... się. Dobra, wtedy kręcić. Na maksa w prawo. Patrzymy teraz w lusterko, bez gazu na razie, w lusterko. Krawężnik za chwilę będzie zbliżał się do przedniej klamki. Wtedy prostujemy. Prostujemy. Ale za dużo kierownicą. O tak. Cofamy. Widzi pani krawężnik cały czas? Widzę. Jedziemy. A jak zacznie znikać, proszę mi powiedzieć. Widzę cały czas. Ale cofajmy. Dobra. No prawie zniknął. No to już kręcimy na maksa w lewo. Nie ruszamy kierownicy, nie ruszamy. I stop. Widać w tej chwili w prawym lusterku, że jesteśmy równolegle, tak jak na łuku się jeździ. Jest równolegle do krawężnika. Tak. Patrząc na samochód z przodu i lusterko auta z tyłu, jesteśmy razem z nimi w jednym takim ciągu aut, tak? Mhm, tak. Więc jak najbardziej parkowanie jest prawidłowe. Okej. Okay. Poproszę na znaku stop w lewo. Gdzie jest ta linia? Do zera. Podjeżdżajmy sobie, podjeżdżajmy. No warunki są dzisiaj trudne. W prawo będziemy jechali na skrzyżowaniu. W prawo.
to jest to miejsce, o którym rozmawialiśmy. Tak, teraz. Będziemy skręcać w lewo na skrzyżowaniu najbliższym. I to jest to miejsce, gdzie ten chłopak na filmie oblał, tak, prawda? I my do lewej bardziej. O tak. W ten sposób powinniśmy pojechać. Poprawię troszkę uwagę na pieska. Właśnie uważam. Teraz było dobrze? Teraz, znaczy, no, troszkę pomogłem z tym skrętem. No bo nie na nich chciałam uważać, bo się trochę boję, że się będzie samochód ślizgał. Ale my jedziemy w tej chwili 16 na godzinę. Ale ja jeszcze nie mam takiego wyczucia. To zróbmy eksperymentalnie, zobaczymy, czy jest ślizga. Poproszę sprzęgło na razie w podłogę i ostro hamulec w podłogę. O Jezu. To przez śnieg takie odgłosy, nie popsułam samochodu? Nie, no to jest układ ABS. Czyli rzeczywiście jest ślisko. Myślałem, że zatrzymamy się odrobinę wcześniej. Na skrzyżowaniu w prawo. Nie no, jadę do sklepu kupić te wycieraczki. Bo... Teraz to ja zaczęłam już to słyszeć. Prawo, to tutaj, tam gdzieś. A, tu jest to samo. Też jest jednokierunkowa. Skręcając w lewo z jednokierunkowej, trzymam się w lewej strony. Dobra. Oj, nie zauważyłam. No, bo teraz poragów nie widać, wszystko się dobra, zlało. Teraz widzę. Może to i dobra pogoda na egzamin, bo wszystko można wolno robić. To ma swój plus. Są tak zwane plusy dodatnie i są plusy ujemne. Słuszna racja. Pojedziemy w lewo. Nic na tej jezdni nie widzę. Muszę puścić tych z prawej. Trzymam się lewej krawędzi. Troszkę. Coś tu jedzie. Tylko nie ścinamy zakrętu teraz jeszcze, tylko dojeżdżamy na prosty koło trochę dalej do krawężnika. Bo tu nie widać tego, ale tu jest tak dosyć długo poprowadzona linia, taka podwójna ciągła. Aha. O właśnie, w ten sposób. No to w życiu nie miałabym opcji, żeby to wiedzieć, gdyby mi pan nie podpowiedział, nie? No. Też się zdarza, że jeżdżą tak sobie uroczy egzaminatorzy? Tak, tak, jak najbardziej. Bo tu za chwilę skrzyżowanie równorzędne. Często tu, jak są dobre warunki, to często kierowcy jadą dosyć szybko. I okazuje się, że za chwilę jeszcze kawałeczek na tym skrzyżowaniu, które właśnie będzie, można się nieźle nadziać. O właśnie tutaj. Ale nie zwalniamy, spokojnie. Ale ma pan rację. I jechał samochód? I nie widziałam tego skrzyżowania. Nieźle. Także dobrze, że tędy przejechaliśmy się. No, do zapamiętania, kolejny moment. Bo chyba te jednokierunkowe to już mam wszystkie. Chyba jeszcze nie byliśmy w jakimś miejscu, gdzie są jednokierunkowe? Nie wiem, to mi trudno powiedzieć. Myślałam, że mam wszystko w jednym paluszku tutaj. Tu taka ulica, tu taka, tu znaczy, taka. Znaczy nie, ulicę znam, ale nie pamiętam, gdzie z kim byłem. Puszczam tramwaje, gdyby tu były, tak? Tak. Gdzieś... Tu nie ma. Od razu tutaj w lewo? Od razu. Bo nie, tym drugim wjazdem sobie weźmy.
tarcza. I w lewo. Tak odważnie wyjechałbym, powiedział. No też bym tak powiedziała. Ale bez gazu, spokojnie. Spokojnie, spokojnie. Kierunek lewy. Tylko w krawędzi zaraz jedziemy. Jedynka. Ja się zestresowałam tą autokarą, że tak blisko. Gdzie blisko? Do prawej troszkę, do mnie troszkę. O tak. I jedziemy. On mnie puszcza? Puszcza. Podegnął światłkami. A to nie widziałam. Ale to było wcześniej. Zaparkujmy po lewej stronie tutaj za... Tam dalej czy tutaj gdzieś? Tutaj. Ale do przodu, jeszcze do przodu. Troszkę do lewej możemy podciągnąć lekkiego. A jakim biegiem najlepiej podjeżdżać? Jedynką. A jakim jest niebem? A dwójką, a nawet nie założyłam. Ale teraz jest w porządku. I jeszcze kawałek do przodu. Dosłownie tam 15-20 cm. No dobrze, niech tak będzie. Luzik ręczny. Nie tak. Po prostu. Ma być, o, muszę słyszeć zapadkę, że pracuje. Okay.